Pluszaki, rozrabiaki. Siła przyjaźni. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez Ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z Tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie Ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez Ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry. Na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy. Lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie. Z tulkiem, kolcem, łatkiem, z drapką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Pluszaki już nie mogą doczekać się karnawału. Spędziły cały dzień na kompletowaniu strojów i przymiarkach. Każdy chce wyglądać dziś wyjątkowo. Ale zaraz, zaraz. Kogoś tu brakuje. Gdzie jest Pusia? I co to za hałasy? Och, pomocy! Pomocy, przyjaciele! Jakiż okrutny los mnie spotkał! Pusiu, uspokój się. Co się stało? Korale. Ktoś ukradł moje korale. Och! Jesteś pewna, że to był na pewno jakiś ktoś? A może po prostu zwyczajnie je zgubiłaś? Pani bujająca w obłokach, od co? To wykluczone. To musiał być złodziej. Złodziej, złodziej drogocennej biżuterii. Nie masz się czym martwić, maleńka. Już ja się rozprawię z tym nędznym złodziejaszkiem. Jeszcze nie wie, z kim zadarł. Dziadek poszedł na zakupy, pewnie nieprędko wróci. Musimy poradzić sobie sami. Musimy się naradzić. Chodźcie. Musimy pomóc Pusi. W końcu, od czego ma się przyjaciół? I rozweselić ją, tak.
Babeczki z bitą śmietaną zapewne osłodziłyby gorzki smak łez z rozpaczonej różowej owieczki. Pyszny pomysł. To wy zajmijcie się babeczkami, a ja w tym czasie sprawdzę, czy rabuś nie pozostawił po sobie śladów. Pamiętacie może, gdzie dziadek trzyma swoją lupę? Zdaje się, że w szufladzie w magazynie ją widziałem. Sprawdźmy! Witaj ponownie w Pluszakowie. Na takim przewodniku jak ja zawsze możesz polegać. Tulek na pewno wytropi złodzieja Koralipusi. Potrzebna mu będzie jednak lupa z szuflady dziadka w magazynie. Znajdźmy ją. Magazyn. Zajrzyj do szuflad i znajdź lupę. Pomoc. Gra śladami złodzieja. Tulek znalazł szkło powiększające. Musi teraz przyjrzeć się wszystkim śladom z bliska. Pomóż mu. Gdy znajdziesz ślad, zaznacz go klikając na nim myszką. Powodzenia! Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Dobrze ci idzie. Całkiem nieźle. Wiedziałam, że dasz sobie radę. No widzisz? Genialnie! Moje uznanie! Wspaniale! Udało się odnaleźć wszystkie ślady, które pozostawił rabuś. Dobrze wiedzieć, że w razie kłopotów na Tulka zawsze można liczyć. To prawdziwy przyjaciel. Ale zapach. Babeczki są już chyba gotowe. Ależ zapachy. Czy mogę? Łapy precz od babeczek. Moje dzieło zasługuje na coś więcej niż na marny koniec w twoim wielkim brzuchu. Hej, a co ze złodziejem? Znalazłeś coś? Najpierw zanieśmy pusi babeczki, a potem wam wszystko opowiem. Ach, moje ulubione babeczki z bitą śmietaną. Jak pachną. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu przestań się smucić. Pamiętaj, że masz nas, przyjaciół, bez względu na to, czy jesteś pusią w koralach, czy pusią bez korali. A nas nikt nie ukradnie? Poza tym bez korali też całkiem nieźle wyglądasz. Przyjaciele. A jeśli chodzi o ślady, które pozostawił rabuś, to mam pewien problem. Znalazłem odciski łap, tyle że nie wiem, do kogo należą. Wystarczy gram wrodzonej ambicji i nawet pluszak może się czegoś nauczyć. Zajrzyj do atlasu zwierząt, a dowiesz się, czyj trop znalazłeś na podłodze. Rozpoznajmy złodzieja po śladach łap i odbierzmy mu korale. Właściciela tropu na pewno znajdziemy w atlasie zwierząt. Poszukajmy go. Kliknij na atlas zwierząt, aby zagrać w grę. Gra na tropie rabusia. Wiemy już, jakie ślady pozostawił w sklepie złodziej. Teraz spróbujmy zidentyfikować go na ich podstawie. Przyporządkuj trop do danego zwierzątka, klikając na obrazek z jego właścicielem. Ślimak. Moje uznanie. Kaczka. Aha. Kura. Tak trzymaj. Pies. W porządku. Jesz. Dobrze ci idzie. Mysz. Moje uznanie. Pająk.
porządku. Koń. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Sarna. Tak trzymaj. Zając. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Wilk. No widzisz, genialnie. Wiewiórka. Moje uznanie. Wspaniale sobie poradziłeś. Rozpoznałeś wszystkie tropy. Teraz w taki sam sposób przyporządkuj do zwierzątek rodzaj pożywienia. Powodzenia. Pies. Tak trzymaj. Wiewiórka. Całkiem nieźle. Zając. W porządku. Sarna. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Kaczka. W porządku. Ślimak. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Moje uznanie. Koń. Całkiem nieźle. Wilk. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Pająk. W porządku. Kura. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Jesz. Całkiem nieźle. Mysz. Aha. W porządku. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Rety, więc to była mysz? Ho, ho! Mysz? I to ma być złodziej z prawdziwego zdarzenia. Też coś. Zdrabko, jesteś specjalistką od myszy. Znasz tu wszystkie zakamarki. Może mogłabyś odnaleźć mysią norę. Nie poradzimy sobie bez ciebie. Zapewne. Moja praca wymaga skupienia i ciszy.
Okazało się, że złodziej ma swoją siedzibę w warsztacie. Chcesz się przekonać? Chodźmy tam. Warsztat. Tak przypuszczałam. Na podłodze znajdują się ślady mysich łap. Mysia nora musi znajdować się gdzieś tutaj. Kliknij na ślad, żeby rozpocząć grę. Gra po nitce do kłębka, po koralikach do nory. Mysz, wracając do nory, zgubiła po drodze kilka pojedynczych korali. Jeśli je odnajdziemy i pójdziemy ich śladem, trafimy łatwo do jej nory. Podpowiem ci, gdzie należy szukać. Słuchaj uważnie i klikaj na wskazany przedmiot lewym przyciskiem myszy. Przedmiot, za którym ukryty jest koralik, znajduje się obok czegoś fioletowego. Aha. Następny koralik schowany jest za przedmiotem, do którego pakujemy rzeczy, gdy wybieramy się w podróż. No widzisz? Genialnie! Następny koralik jest za rzeczą, która przydaje się w kuchni podczas śniadania. Aha. Chyba widzę koralik za czymś w kolorze pomarańczy. Tak, trzymaj. Koralik znajduje się za czymś, co może się łatwo potłuc. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Udało się! 100% wykrywalność! I co teraz? No właśnie. Wszystkie korale rozsypane. Musimy nawlec je z powrotem na sznurek. A cóż to? Tydzień miłosierdzia dla myszy? Skoro zniszczyła, niech naprawi szkodę. Właśnie! Oduczy się ruszać cudze rzeczy! Oduczy! Ho, ho! Nie każ myszy zbyt długo czekać. Kliknij na jej norę, żeby mogła naprawić szkody, które wyrządziła. Gra na wlekanie korali. Postanowiliśmy, że to mysz naprawi szkodę i nawlecze korale na sznurek. Użyj strzałek, aby nią kierować. I uważaj, jeśli na coś wpadniesz lub zaplączesz się w sznurek, będziemy musieli zacząć grę od początku. Powodzenia. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Ach, kochani, tak się cieszę. Dobrze, że już się śmiejesz, mała. Do twarzy ci z tym uśmiechem. Martwiliśmy się, że jeśli korale się nie znajdą, już zawsze będziesz nieszczęśliwa. I nie będzie karnawału. Wiecie, kiedy okazało się, że ktoś ukradł moje korale, było mi smutno. Wydawało mi się, że straciłam największy skarb, jaki posiadam. Teraz zrozumiałam jednak, że prawdziwy skarb kryje się nie w koralach, ale w was. Ten skarb to nasza przyjaźń. Tulek
zawsze potrafi mnie pocieszyć. Zdrabka, udzielić mądrej rady, przy kolcu niczego się nie boję. A Łatek to najlepszy kompan do zabaw i wygłupów. Tak dobrze was mieć. Oho, dziadek wrócił. Witajcie, kochani. Były jakieś problemy pod moją nieobecność? Najmniejszych, babciu. Bez obaw. Jak zwykle czuwałam nad całokształtem. Doskonale. Zrobiłem zakupy i pomyślałem, że może mielibyście ochotę na babeczki z bitą śmietaną. Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Cofnij się. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory, są zgromadzone w telewizorku. Możesz je przewijać, używając przycisków z czerwonymi strzałkami. Aby obejrzeć wybraną scenkę, kliknij na przycisk z zieloną strzałką. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Następna scena. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie.
Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku razem z pluszakami przekonasz się, że uczta lepiej smakuje, gdy proszę i dziękuję. Będziesz miał też okazję złowić zastawę stołową i poznasz trzy magiczne słowa. Nowy numer już od 29 kwietnia w kioskach.